Dzień dobry Państwu. W drugim dniu 8 Igrzysk Wolności. To sobotnie popołudnie, 4 nasze sale wypełnione po brzegi. Bardzo serdecznie witam Państwa zgromadzonych tu w EC1 Łódź i wszystkich Państwa, którzy oglądają nas na kanałach mediów społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Przywitajmy się wzajemnie mocnymi brawami. Dajmy sobie znać, że jesteśmy razem. O wyzwaniach dla Polski w perspektywie 2050 roku będzie mówił nasz kolejny gość. Dziennikarz, pisarz, publicysta, prezenter telewizyjny, działacz społeczny i polityk. Kandydat na urząd prezydenta w pierwszych i drugich wyborach w 2020 roku. Prezes powołanego w 2020 roku Stowarzyszenia Polska 2050 i założyciel partii o tej nazwie. Założyciel fundacji charytatywnych. Publicysta magazynów katolickich, między innymi Tygodnika Powszechnego. Szymon Hołownia, bo o nim mowa, był dyrektorem programowym oraz prezenterem stacji Religia TV, a także współprowadzącym program Mam Talent w latach 2008 i 2019. W 2014 roku założył Fundację Dobra Fabryka, organizującą pomoc mieszkańcom między innymi Bangladeszu, Mauretanii, Rwandy czy Senegalu. Pod koniec 2019 roku zorganizował w serwisie Facebook zbiórkę obywatelską, podczas której zebrano ponad 2 miliony złotych na dalsze funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W 2016 roku został odznaczony odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka, przyznawaną przez Rzecznika Praw Dziecka. Był także ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Został laureatem wielu prestiżowych nagród literackich i dziennikarskich, między innymi Wiktora Publiczności w 2010 roku, Ostrego Pióra w 2004 roku czy Grand Press w latach 2006 i 2007. Szanowni Państwo, przywitajmy serdecznie Szymon Hołownia. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za drobne opóźnienie wynikłe z tego, że dzisiaj w Warszawie protest pracowników ochrony zdrowia i tam też byliśmy, a później zabłądziliśmy, mówiąc zupełnie wprost. Drodzy Państwo, nie będę tutaj uprawiał żadnej agitacji politycznej ani partyjnej, bo nie po to przyjechałem. Chcę powiedzieć Wam i sobie jeszcze raz o odpowiedzialności. O odpowiedzialności, która spotkała nas, tak akurat wypadło. Pokolenie, od którego zależeć będą nie następne jedno czy dwa pokolenia, ale pokolenie, od którego zależeć będą losy świata przez najbliższe dziesiątki, setki lat. Tak akurat się złożyło, że na nas wypadło.